Zadanie. Podaj i uzasadnij, który ze znaków mniejszy, większy bądź równy należy wpisać między liczby 32 do 60 i 64 do 50. Przepiszmy nasz przykład i zastanówmy się, jaki tutaj trzeba wstawić znak. Z prawej strony mamy wzory związane z potęgowaniem. Oczywiście w zadaniu nie były podane wzory, trzeba znać ale tutaj stosuję tak zwaną zmianę wyglądu. Liczba 32 to jest potęga liczby 2, to jest 2 do 5. Zaś 64 to jest 2 do 6. Więc w miejsce liczby 32 tutaj w nawias wstawiam 2 do 5. A poza nawiasem do 60. To są kropeczki, które czekają na znak. 64 jest w nawiasie, i w ten nawias wpisuję 2 do 6, a na zewnątrz przepisuję wykładnik 50. Tutaj stosujemy trzeci wzór: że jak jest nawias, to widzisz, mnożysz wykładniki, więc duża dwójka jest przepisana: 5 razy 60 w wykładniku 300, tutaj miejsce na znak, 2 do, no i tutaj wiadomo, Mnożymy 6 razy 50, również będzie 300, i widzimy, że trzeba wstawić znak równości. Te dwie liczby są równe.